Siemanko. Słowem krótkiego wstępu, jeśli ktoś mnie ogląda regularnie, to przepraszam za ten całkowity brak regularności, ponieważ mam ogrom spraw prywatnych, począwszy od kończenia budowy, aż po opiekę nad moim nowym, świeżym człowiekiem. W tym roku zacznę i może dokończę budowę mojego upragnionego własnego warsztatu, w którym w końcu będę mógł zacząć realizować jakieś ciekawsze projekty i regularność materiałów na pewno się zwiększy. Zatem bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tematu tego filmu. To co tu widzicie niech was nie zmyli. Od razu zaznaczę, że największą ciekawostką tego auta jest to, że nie jest to Golf 4. Inaczej, faktem jest, że od nowości Volkswagen sprzedawał go jako oznaczenie modelowe Golfa 4 Cabrio. Jednakże z tą generacją, nie licząc pasa przedniego, tylnej klapy, zderzaka, lamp, kierownicy i paru detali, nie ma za wiele wspólnego. Nie licząc wcześniej wymienionych elementów, reszta to tak naprawdę spory lifting starej i dobrej generacji Golfa 3 Cabrio, która produkowana była od 1993 do 1999 roku. W 1999 roku Volkswagen postanowił zaoszczędzić kupę kasiory, dostosowując nową generację do nadwozia Cabrio poprzez po prostu ogromny lifting starej budy od Golfa 3. Między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. Co więcej, można tu odnaleźć jeszcze naleciałości z Golfa 1 Cabrio produkowanego przez firmę Karman, takie na przykład jak nadal ręczne odregulowywanie dachu, czy też spory pałąk bezpieczeństwa znajdujący się poza fotelami kierowcy i pasażera. Hans Jürgens, odpowiedzialny za technikalia tego auta, stwierdził także, że nie ma co się za bardzo przepracowywać, jeśli chodzi o gamę silnikową. Nie będziemy się bawić w jakieś sportowe udziwnienia, no bo przecież wtedy trzeba byłoby także dać większe hamulce i lepsze zawieszenie. Więc największym silnikiem, jaki mogliśmy sobie wybrać, było stare Herlawe 2.0 115 koni wywodzące się jeszcze z lat 80., które do 100 na godzinę przyspiesza w ponad 11 sekund. Zresztą jak wszystkie benzynowe silniki, jakie znajdziemy w tym aucie. Do wyboru był także 1.9 TDI, ale nad tym się nie będę rozwodzić, bo sam osobiście uważam, że diesel w Cabrio to jakiś absurd. Były to czasy, kiedy Volkswagen montował już w swoich pojazdach takie świetne jednostki jak 1.8 Turbo czy 2.3 VR5, ale tak jak mówię, wiązałoby się to z koniecznością prowadzenia lepszych pozostałych podzespołów. No dobra, więc tak, po krótkim sobie wstępu coś tutaj sobie nagramy o tym samochodziku. O, kurczę, nagrywam, dosyć wieje, więc mam nadzieję, że nie będzie szumić. No więc tak, zasadniczo nie planowałem za bardzo tym aucie nagrywać, ale dzisiaj go sprzedaję zasadniczo i przyjeżdża po niego wieczorem klient, więc uznałem, że czemu by nie. Pojedziemy sobie w jakieś bardziej ciekawsze miejsce niż tu pod bramą. Tu jeszcze nawet karteczka wisi do sprzedania. Swoją drogą był na Oliksie. Wystawiłem go za 4900 do negocjacji. Przyjechał konkretny klient, ustaliliśmy cenę. Było kilka marud w przedni. W ogóle sprzedawać takie tanie samochody to jest masakra. Ja to oczywiście zrobię dla sportu. Lubię taki kontakt z ludźmi. Ale no, lubię się wykłócać, jak mi chłop przyjeżdża i w 24-letnim Golfie mówi: o panie kurwa, tutaj Tarzana na tym błotniku to 5 stów tani co najmniej. Ja mówię: ludzie, kurwa, naprawdę, ja jak kupowałem samochody po 30 tysięcy złotych, nie zaglądałem na takie bzdury jak tutaj. No ale nic, dobra, słuchajcie, odpalimy sobie go, ściągniemy sobie daszek, przejadę w jakieś bardziej urokliwe miejsce. Może tak nie będzie wiało i zobaczymy, jak to teraz tu. Wtrącę jeszcze teraz, co jest najważniejsze w takich samochodach. Najważniejszy jest stan dachu. Bo słuchajcie, wymiana tej szmaty to przewyższa często ogólną wartość samochodu. Ja w moim LeBaronie mam dziurawy dach, no i u tapicera wymiana 4000. Jak chcę sobie sam wymienić, to materiał i cały ten kosztuje $750 ze Stanów. Więc będę musiał sobie to prędzej czy później wymienić, bo wygląda to ordynarnie. Tu na szczęście dach jest w perfekcyjnym stanie. Trzeba go tylko napuścić tym wurtchem takim do dachów. Natomiast sam materiał i to wszystko jest naprawdę w fajnym stanie. Nigdzie nie jest spękane, nigdzie nie jest to pocierte, pociachane, podarte. Więc to zwracajcie uwagę, jak kupujecie. Pomimo tego, że stan auta może być dobry, to jeżeli dach będzie dziurawy, popękany, pokruszony, no to szykujcie się na 2, 3, 4, 5 tysięcy złotych za wymianę lub jak umiecie sami sobie zrobić, a sporo osób, no niestety coraz mniej osób umie przy samochodach robić, a tym bardziej takie rzeczy jak wymieniać dach, no to mogą być koszty lub jak sobie sami wymienicie, no to trzeba tylko znaleźć dach, co też nie jest tanią rzeczą używany dach Cabrio. Niestety otwieranie dachu nie działa,
Coś ci się spartoliło, ale kompletnie nie mam czasu, żeby się tym zająć. Ale na szczęście da się ten daszek z łapy bardzo łatwo otworzyć. Hops. No i hops. Trzeba tylko tam na siłowniku mu popuścić ciśnienie. No i dobra, jedziemy. Zobaczcie, autko stało całą noc. Na strzał. Dobra, podjedziemy w inne miejsce, bo tu ciężarówki cały czas mi jeżdżą. No więc dobra, jesteśmy bardziej na pobocznym takim miejscu. Kurczę, tylko tak wieje, więc ja nie wiem, czy coś z tego będzie. Najwyżej będzie się klnąć w komentarzach. Jak się ogarnę ze wszystkim, z moimi prywatnymi sprawami, skończę budowę warsztatu mojego. Zainwestuję w sprzęt, zainwestuję w mikrofony jak najbardziej, bo moim małym marzeniem jest rozwinąć trochę bardziej ten kanał. Jak widzicie, mam już parę tych filmów na kanale, ale to wszystko było takie półamatorsko nagrywane, byle jakimi telefonami. Parę razy pożyczyłem od żony aparat. Teraz mi się nie chciało nawet, bo myśmy się przeprowadzili do nowego domu, nie chciało mi się tego szukać, rozpakować tych kamer, więc wziąłem telefon. Ale co, najważniejsze, spełniłem swoje marzenie, przeprowadziłem się na wieś. Zawsze mieszkałem w dużym mieście, teraz mieszkam sobie na wsi. Do dużego miasta mam 10 minut jazdy. No ogólnie mieszkam w aglomeracji śląskiej, ale tu jest tak świetnie na Śląsku akurat, że nie jak jakieś Małopolska, Podlasie czy inne Podkarpacie, które też są fajnymi terenami, ale gdzie do byle miasta jest 50 km. Na Śląsku fajnie, bo 10 minut jazdy samochodem jest kilka miast w obrębie jazdy. Ale dobra, nie o tym. Skupmy się na tym golfiku. Słuchajcie, Golf 4 Cabrio to jest o tyle śmieszny samochód, jak już powiedziałem w słowie wstępu, że jest to zasadniczo bardziej Golf 3 aniżeli Golf 4. Niemcom nie chciało się za bardzo robić, inwestować kasy w rozwinięcie Golfa 4 Cabrio, więc wzięli po prostu praktycznie całą budę Golfa 3 generacji i zlecili w firmie Karman przystosowanie samochodu do nowych realiów, do wstępu do lat 2000 z nowym samochodem. No i co, wziął Hans Jürgens. Ja Jürgens bitte machen kleine Arbeiten und ich war keine Schlampe, bla 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 bla. No i co, no i wzięli das neue Front, stawili front z Golfa 4. Ale błotniki oczywiście już nie pasują z Golfa 4, ponieważ Golf 4 nie ma tu tego przetłoczenia. To jest dalej błotnik z Golfa 3 dostosowany do lamp i frontu z Golfa 4. Zderzaczek przód jest z Golfa 4 i zderzaczek tył, także tył został dostosowany do realiów Golfa 4. Te lampy są nieco inne niż Golf 4, klapa jest troszeczkę zmieniona. Jest trochę inny kształt, trochę inny zderzak. Pyk, pyk, jako tako i fajrant. Natomiast tu buda i to wszystko jest Golf 3. Słuchajcie, zdejmiemy sobie te szybki, żeby fajnie było tą sylwetkę tego auta widać. A, no i tak, z tego co ja wiem, to w Golfie 3 nie było tych elektrycznych szyb. Były tylko przednie, tylne chyba były na korbkę. Opuścimy sobie. Tak, hops i hops i hops. Dobra. Tu jeszcze jest taka kapa na to, ale nie chcę mi się tego zakładać. Tutaj, o, siur. Taka skórzana, chociaż w sumie czemu by nie. Dobra, jako taką tą bułkę założyłem. No i co, lecimy sobie dalej. Słuchajcie, tu jest nawet tak bardzo się nie postarali. Mi się tak akurat, nie mam śrubokręta, żeby wam zdjąć, ale uwierzcie mi na słowo, koła i ogólnie piasty w Golfie 4 generacji jest na 5 śrub. Tam jest chyba bodajże 5 na 100 rozstaw. Tu mamy 4 na 100. Więc nawet piasty i to wszystko, całe to zawieszenie, to jest Golf 3. Szukając części do tego samochodu, taki mechaniczny, no szukamy części po prostu do Golfa 3, aniżeli do Golfa 4. Historia tego konkretnego egzemplarza jest taka, swoją drogą jest bardzo uszanowany. To jest fajne autko. To auto miało w Niemczech, w Niemcach, w Niemcowni
jedną właścicielkę i kolejny właściciel był mój wujek. Wujek kupił ten samochód w 2017 roku. Zrobił nim 5000 km po Niemczech, przywiózł go do Polski, do garażu, wstawił do mojej babci. On nawet się przewijał chyba gdzieś tam na rolkach, bodajże filmik z WFM-ki, jak on stał w Małopolsce, tam u mojej babci w garażu. No i autko stało od 2017 roku aż do zeszłego miesiąca, bo babcia za przeproszeniem zaczął wkurwiać już ten samochód tam, bo nie miała jak kosiarki upchać w garażu. No i co? No i wziąłem to auto, no i wystawiłem. Ja zasadniczo myślałem, żeby go wziąć sobie, ale jest za dużo. Ja mam, moi mili państwo, 7 samochodów. 8, no to już byłoby trochę przeginka pyty. Potem miała go wziąć moja szwagierka, ale no on stał 7 lat. Wymaga serwisu naprawdę takiego, że wiadomo, trzeba wymienić opony, tarcze, klocki, rozrząd, świece, przewody, olej. Ja nie mam teraz na to kompletnie czasu, żeby jej to robić, więc decyzja poszedł. A, wyłączę tego, bo się go nie zapalę potem. No i decyzja poszedł na internet i powiem wam, byłem zszokowany, bo dałem naprawdę dobrą cenę, bo za 4800 go wystawiłem. Zainteresowany tym samochodem, nie dość, że z kartki sobie go ustawiłem tutaj przy drodze głównej, to chyba z 5 ludzi dzwoniło, 4 było oglądać. No i w końcu po 3 dniach od wystawienia dobiłem targu z gościem. No i co, trzeba chyba ściągać Golfy 4 z Niemiec. Dobra, dość tego pierdolenia, słuchajcie. Przejdźmy sobie do środeczka, pokażę wam co i jak, bo nawet tutaj to jest hit. Przypomnijmy, Golf 4 i wnętrze z Golfa 4 wygląda tak. Natomiast środek, co wam to przypomina? No, przypomina nam to, siądę za samym sobą. W sumie zasunę te szyby, bo strasznie wieje. Środek jest to, moi mili państwo, co? Nadal w Golf 3. Jednakże z tego, co doczytałem, jest to wnętrze zrobione z trochę innych materiałów niż z Golfa 3. I faktycznie, jak ja pamiętam Golfa 3, no to były takie te plastyki, takie se. Natomiast to jest takiego fajnego, bardziej przyjemnego, miękkiego przede wszystkim materiału. Nie pamiętam, czy w Golfie 3 deska była miękka, ta jest miękka. To wszystko jest takie naprawdę przyjemne. No i zmienili kierownicę, dali kierownicę już tam współczesną, co była montowana tam we wszystkich tych świeżych VW-ach, trochę lepiej wyposażonych, bo jest obszyta fabrycznie skórą, czyli tam Volkswagen Bora, Golf i tak dalej. Passaty miały też te kierownice. Zmienili lekko fotele, bo to też chyba nie były w trójkach. Nowy styl gałki biegów dostosowane do tych wszystkich właśnie VW-ów z lat 2000. I tyle, Fajrand jako taką można iść na bratwursta i zimne piwko. Samochodzik ma, jak widać, 285 tysięcy przejechane, ale według mnie ktoś zajebiście dbał o ten samochód. Wszystko jest czyste, wszystko jest ładne, nie ma żadnych rys, żadnych odchodzących plastików. Wszystko naprawdę jest zachowane w bardzo dobrym stanie. Zobaczcie sobie te pokrętła, to nic nie jest powycierane. Co i tak dla mnie jest szokiem, bo przejechać prawie 300 tysięcy km kabrioletem na daily i nie złachać go, no to jest widać, że ktoś naprawdę szanował sobie ten samochodzik. Dwa przetarcie na fotelu, które też ktoś kurde wziął i załatał, żeby nie było dziur, żeby to nie degradowało dalej. To też jest na plus. Tapicerka jest bardzo czysta. Tył to w ogóle jest niejeżdżony. No i to się, jak widać, uchowało w bardzo fajnym stanie. Słuchajcie, zajrzyjmy sobie pod machę. Co pod maską? A no pod maską, moi mili, lata 80. i początek 90. dzwoni, żebyśmy do nich przyjechali, bo zostawiliśmy tam technologię. Uwaga! Czekajcie, gdzie ten sztynks? Sztynks jest tu. Hops! A tu co? Proszę bardzo. 1.6.8 V100 koni, wywodzące się jeszcze z Golfa, z tego co pamiętam, dwójki. Tylko po prostu wzięli i dołożyli mu wielopunktowy wtrysk, ale nawet nie bawili się z jakimś elektronicznym turbozapłonem. Jest zwykły aparat zapłonowy na przewodach. Uwaga, auto rocznik 2000. Aparat zapłonowy. Zajebiście. Dobrze, że jeszcze tu nie ma gaźnika albo monowtrysku. Mamy zwykły wielopunktowy wtrysk, ale dzięki czemu części kosztują 5 zł i to auto jest naprawdę, naprawdę... No pancerne tak naprawdę, jeżeli się olej wymieniało, dbało się ten rozrząd, to tu nie miało się co sypać. Zajrzyjmy, zobaczcie sobie, jakie to wszystko tu jest w stanie. Nawet tu pod machą było to co jakiś czas widać czyszczone. Te kielichy, tu nie ma żadnego większego syfu.
Jedynie co mnie dziwi, to jest taka dosyć dużo takiej korozji powierzchownej tam na bloku czy coś, no ale wiadomo, blok jest żeliwny. Nie wiem, nie będę zaglądał, nie będę się w to za bardzo wdrażał. Dostępne silniki benzynowe były właśnie 3. Był ten 1.6, był 1.8 jeszcze starszy i 2.0 116 koni. No 2.0 116 koni jako flagowy silnik do tego samochodu. No też mogli, kuźwa, to już były czasy, kiedy VR szło włożyć, tu, kiedy tu VR-ki wchodziły, silniki. I takie cabrio z takim VR naprawdę by mogło robić robotę. No ale ktoś tam, jakiś Hans, postanowił, że 2.0 będzie najwyższą wersją. A, no i oczywiście były wersje z dieslem. Coś w ogóle dla mnie jest kuriozalne, bo jak można 1.9 TDI, no szkurde, do kabrioleta. No to tak jakby sobie wziąć i podłączyć wyciąg z kanalizacji prosto do chałupy. No to jest naprawdę głupota, no wdychać spaliny z diesla w kabriolecie. Raz jechałem, kolega miał Megankę z silnikiem DCI. No to jak się jedzie jeszcze, to jak cię mogę, ale na postoju, jak zawiał wiatr z tyłu, no to trzeba się po prostu pożygać. Ja osobiście nienawidzę aut osobowych z dieslem, nie toleruję diesla w osobowych samochodach, ale to jest moje prywatne, subiektywne zdanie. Natomiast jest diesel w połączeniu z cabrio, to już w ogóle dla mnie jest kuriozum. Słuchajcie, pomimo tego, że to jest cabrio, to tutaj Hansy jednak trzeba im przyznać, że zrobili te cabrio bardzo użyteczne, ponieważ nie dość, że wnętrze jest bardzo wygodne, fakt, tu mamy taki lifestyle'owy, można powiedzieć, pałąk, ale dzięki temu, że jest ten pałąk, można było zastosować bardzo prostego, wyciąganego wingshota, chwila, zapnę go, dzięki czemu nie podwiewało z tyłu. Drugą rzeczą z użytecznych tematów jest to, że tu jest naprawdę spory bagażnik. Słuchajcie, to jest cabrio. Zaraz wam tu wpiszę, jaka tu jest pojemność bagażnika, ale tu jest naprawdę duży bagaj. Tu idzie wiele rzeczy włożyć. Tu jest swoją drogą pompka z dachu. Nie wiem, czemu nie działa. Nie zaglądałem, nie miałem czasu. Nie to, że jest cabrio, to jeszcze mamy podłogę. Jest miejsce na dojazdówkę. Nie ma miejsca duże, na normalne, ale jest miejsce na dojazdówkę. To i tak jest plus. I jeszcze co? Proszę ja was, składana tylna kanapa. To się pociąga i tam jest taki dyndzel wystający, siur, hops, i można nawet na upartego w zimę na narty pojechać, bo narty nam tu wejdą wzdłuż bez problemu, czy na upartego nawet rower ze złożonym kołem idzie włożyć, więc to naprawdę jestem miło zaskoczony, że ktoś o takich rzeczach zadbał w kabrylecie. Kurde, ale wieje, ja nie wiem, czy wam będę, czy będziecie w stanie tego słuchać w ogóle, no ale trudno, najwyżej wyłączycie, napiszecie, że wejść człowieku, kup lepszy sprzęt, albo nie nagrywaj w ogóle. No ale cóż, słuchajcie, autko stoi na oryginalnych BBS-kach. Według mnie jeden z ładniejszych wzorów, jaki powstał, ogólnie dla kół. Jest to fabryczny, to nie jest jakiś tam chyba dodatkowy BBS, tylko to jest te fabryczne, na którym one wychodziły. Według mnie jest to naprawdę bardzo ładne koło i one świetnie pasuje do tego samochodu. No, szkoda, nie ma parapetu, ale jest to 15-teczka, bardzo ładnie się to prezentuje. Bardzo ładnie się to prezentuje, jak widać. I no. Jeszcze może krótkie słowo na temat wnętrza. Dałem teraz na szerokokątny obiektyw. Myślę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na kompie. Słuchajcie, tak jak wspomniałem wcześniej o tym, że próbowali upchać technologię lat 2000 do technologii lat 80. 90., czyli do Golfa 3. Poniekąd mi się to udało, ale poniekąd wyszło trochę śmiesznie, bo powiedzmy tak, tu mamy kontrolki, zestaw kontrolek, ale tutaj najwyraźniej tu się nie zmieściły i te zegary, no bo to są zegary pochodzące dosłownie z Golfa 3, z tą różnicą, że nie kojarzę, żeby w Golfie 3 niebieskie podświetlenie było. Tu jest fajne takie niebieskie podświetlenie dosłownie jak w Golfach 4 normalnie, bo chyba tam było zielone. W Golfach trójkach muszę na necie sprawdzić. I zegary są podświetlone na niebiesko, natomiast to jest nadal podświetlone wszystko na czerwono. Ale zobaczcie, takie kuriozum, że na przykład dopiero tu musieli przenieść kontrolkę z poduszek i z ABS-u. Czyli tam się musiały nie zmieścić. Światełka. To jest chyba panel z Golfa trójki. No to tutaj tak samo, jedynie chyba lusterka są, tak jakby to jest wzięte z Golfa 4. Ale nie dam sobie ręki uciąć. Lusterka są elektryczne. Tu nie wiem szczerze, co mogło być, jest zaślepeczka, ale fajnie, bo to jest troszkę lepiej wyposażona wersja, ponieważ mamy klimkę. Ale jak to w aucie po takim postoju, panie, klima sprawna do nabicia. Nawiew, tak jakby recyrkulację, podgrzewanie tylnej szybki, swoją drogą szyba tylna jest szklana, nie szmaciana. Awaryjki,
elektrycznie otwieranie, zamykany dach. No i tak jak wcześniej wspomniałem, te małe szybki z tyłu. Z pioła, patrzcie, nigdy nie palone. I tutaj jest port, ale to jest port na OBC, czy tam OBD1, pierwszej generacji. Tu ten zwykły OBD2 nie wchodzi. Próbowałem wejść, ciekawości, czy są jakieś błędy. Ale ta moja kostka tu nie pasowała, więc to jest jeszcze stare gniazdo. A w Golfie 4 jest normalne gniazdo OBD2. Więc tak to wymyśliły. Tak to Hansy wymyśliły. Zamykamy zaślepeczkę. O, odwrotnie, tak. Siur. No i co, schoweczek, hops. Aha, właśnie, zobaczcie, co było do autka, co jest do autka. Kompletna książka serwisowa, wszystkie te papiery z Golfa Cabrio, takie fajne jakieś broszurki, nie broszurki, hops, obsługa kabrioleta. Ja osobiście lubię, jak takie rzeczy są do samochodu, niby pierdoła, ale to jest fajnie, fajnie jak to jest. Aczkolwiek to się już też skończyło, bo nowe samochody to mają jedną instrukcję z kodem QR, żeby sobie wejść na internet, że zero takich bajersów, fajansów. No i co, mamy książeczkę serwisową, proszę ja was, zobaczcie, prowadzoną do... Kiedy? Aha, tu jest serwis, tak jakby... To są serwisy na karoserię, a tutaj jest... Tutaj jest, chwila, gdzie to? Jest... Here is Eins Auto Wedur Program Serwis! No i tu mamy, proszę ja was, hop, siur, książkę prowadzoną do... Ty, no nie, no gdzie to jest? Dobra, nieważne, gdzieś tu były wpisy do 250 tysięcy. Mamy w aucie 285, więc tak to wygląda. No i co? No i przejedźmy się. Może weźmy i się tym autkiem przejedźmy. Powiem wam moje uczucia z jazdy z tym samochodem. Zobaczymy, jak to z tym wingshootem, nie wiem jak to się nazywa, będzie, czy będzie szumiło, czy nie. Ale dobra. Mam tu swoją taką drogę wewnętrzną. Bez, że tak powiem, a nie ważna, dobra. No to co? Jedyneczka, hops. I jadymy. Słuchajcie, moje osobiste doznania z jazdy tym samochodem są bardzo pozytywne. No bo to... Jak to Golf? Prowadzi się dobrze, Golfy zawsze się prowadziły dobrze. Sam moim Golfem 4 przejechałem 160 tysięcy kilometrów i naprawdę nie mogłem na ten samochód narzekać. To jest jeszcze oczywiście technologia Golfa 3, więc to się prowadzi jak Golf 3, z tym, że tu są opony 205 szerokość. Więc jest naprawdę fajny, stabilny. Wyjedziemy sobie na asfaltóweczkę. Przepuścimy. No i dobra. Jak widać, prowadzi się to pewnie. Łapnę sobie pasiory. Prowadzi się to fajnie, pewnie. No i słuchajcie, według mnie ten 1.6 silnik do takiego samochodu jest jak najbardziej odpowiedni. Tu jest 100 koni i z tego, co nawet się przeczytałem, to 1.6 jest o wiele lepsze i bardziej elastyczne aniżeli te 2.0 115 koni. Jest lżejszy ten silnik przede wszystkim i podobno ma lepszą charakterystykę pracy. Prowadzenie tego auta jest, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo fajnie, responsywne jest. Wspomaganie działa z takim bardzo przyjemnym oporem, że to nie jest jak tych nowych aut, się palcem kręci i kurde, nie czujemy w ogóle drogi i nawierzchni, po jakiej jedziemy. Prowadzenie tego auta jest naprawdę fajne, bo jest taki opór, stawia ta kierownica i to nie jest to, że brakuje płynu do wspomagania, czy jest padnięta maglownica, to po prostu ma taką charakterystykę pracy. Nawrótkę sobie tu zrobimy i zrobimy sobie mały teścik, powiedzmy, przyspieszenia. Zwrotność tego tak samo jest na bardzo wysokim poziomie. Dobra, startniemy sobie od zera, silnik mamy rozgrzany. Hops. Biegi tak samo, dosyć przyjemnie chodzą. Aczkolwiek no wiadomo, to auto ma 300 tysięcy przejechane, więc to też nie jest taka precyzja nowego samochodu. No i dobra, dzida. No i więcej nie będę jechać, bo to jest taka mała uliczka. Jest naprawdę przyjemnie. Hamulce. Staniemy sobie do zera. Proszę bardzo, z 8 dych do zera w parę metrów. Więc to naprawdę, biorąc pod uwagę masę samochodu, no też nie jest zasadniczo spora. Jest to naprawdę dobry wynik. No i ogólnie prowadzi się ten samochód naprawdę dobrze. Słuchajcie, czy jest to materiał na klasyka? Według mnie tak. Według mnie warto sobie już powoli się rozglądać za jakimś Golfem 3,
lub Golfem 4 właśnie w dobrej specyfikacji, czyli żeby to nie była jakaś bieda bez klimy z jakimiś dziadowskimi fotelami, tylko żeby to było fajnie wyposażone autko z klimką. Zdarzały się jeszcze wersje z podgrzewanymi fotelami. Szukać sobie jak najładniejszego stanu z oryginalnym lakierem i według mnie ten samochód już nie będzie tracić na wartości. Sam fakt to się wydarzyło z Golfami 1 Cabrio, które też nie były jakieś drogie jeszcze parę lat temu. Może świadczyć o tym, że ten samochód naprawdę to jest materiał na fajnego klasyka. Nie za rok, nie za dwa, może za 5, może za 6 lat te auto zaczną drożeć. Aczkolwiek już za ładny egzemplarz, jak się spojrzy na OLX-a, trzeba położyć spokojnie koło dychy, koło 12, żeby to było zarejestrowane w Polsce. Patrzcie. No, przyspiesza naprawdę bardzo przyjemnie. Ale co, słuchajcie, to by było chyba na tyle. Zajeżdżamy pod chałupę. Dzisiaj klient przyjeżdża, to można iść pociorać jeszcze na pola. Nie, oczywiście żarcik. Trzeba się będzie dzisiaj rozstać z tym samochodzikiem. Ale tak jak wam mówię, warto się rozglądać powoli za tym samochodem, bo ceny są naprawdę jeszcze śmieszne. Widzicie, ten samochód jest tam za niespełna 5000 wystawiony, ja tam go trochę taniej oczywiście sprzedaję. I co? No i to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego strzała, cześć!